Co to jest centralny łuk turystyczny? Jakieś połączenie miast? Centralny łuk turystyczny jest to wspólna inicjatywa miast, w które wchodzą Łęczyca, Kłodawa, Uniejów i Majów. To jest Dełkę? Nie za bardzo. To jest centralny łuk turystyczny. Centralny łuk turystyczny to wspólna inicjatywa miast. Łęczycy, Uniejowa, Kłodawy, Dąbia, Krośniewic, gmin Grabowa, Świnic Warckich. Celem współpracy jest stworzenie i promocja oferującego wiele różnorodnych atrakcji wspólnego produktu turystycznego. Kompleksowość proponowanej oferty zwiększa jego atrakcyjność. Na terenie o promieniu 30 km można odwiedzić miejsce urodzenia i chrztu świętej Faustyny Kowalskiej w Głogowcu i Świnicach Warckich. Podążać śladami świętego Bogumiła w Uniejowie. Chcemy wspólnie stworzyć ofertę dla turysty, tak to się teraz nazywa, produkt turystyczny, który będzie stanowił propozycję dla turysty na 1, 2, 3 dni, na tydzień czasu. Uważamy, że wspólnie jesteśmy ciekawi dla turysty zarówno polskiego, jak i zagranicznego. Każdy z turystów może znaleźć tutaj coś ciekawego. Mamy tutaj zarówno zabytki historyczne, mamy również trasę, podziemną trasę turystyczną w Kłodawie. W skład naszego centralnego łuku wchodzą również termy uniejowskie. Także wiele atrakcji również związanych z przyrodą i naturą 2000, która przeplata cały teren właśnie tutaj centralnego łuku turystycznego. Dlaczego centralny łuk turystyczny? Jeżeli zerkniemy na mapę, to zobaczymy, że wszystkie atrakcje, które wchodzą w skład centralnego łuku turystycznego, tworzą swoisty łuk. Między innymi dlatego centralny łuk turystyczny. Atrakcje w promieniu 30 km ciekawe dla każdego. Dla małych, dla dorosłych, dla zainteresowanych historią, dla tych, którzy interesują się wydarzeniami patriotycznymi, dla tych, którzy interesują się techniką. Jednym słowem, dla każdego coś ciekawego. I dlatego jesteśmy razem.